Jest drogą, jest nercią. Dzień dobry, witam was serdecznie. Z tej strony po stronie prawej w kolorze czerwonym mamy drogą. Jego przeciwnikiem natomiast w dniu dzisiejszym jest nercio. Zerg kontra Protoss Best of 5. Startujemy z tą grą i co mogę ci na ten temat powiedzieć? Szczerze powiedziawszy, to nie jest zbyt dużo. Po prostu obaj gracze są już w głównej imprezie, obaj gracze mają zapewne po 50 dolarów. Wygrana teraz daje 100 dolarów, pierwsze miejsce daje 250 dolarów, więc nie najgorzej. Nie najgorzej, nie najgorzej. Główna impreza będzie się składała z 4 graczy europejskich, 4 graczy koreańskich. Niestety teran za bardzo nie mamy teraz. Wśród protosów jest Drogodir Zest, teran 0 w głównej imprezie. Zergów Raynor, Denver, Nercio, Impact i Rogue. No byłoby fajnie, jakby na przykład Maru zaprosili i Raynora i byłaby dobra impreza. Oj, byłaby dobra impreza wtedy. Szkoda troszeczkę. Mamy, że odpadł, no ale PvP jakie jest, każdy oczywiście widzi. Gaz już u Artura. Jak mi się te skiny Zerga podobają aktualnie. Są po prostu świetne. Ten najnowszy War Chest jest wspaniały. Okej. Okay. Co się dzieje na dole? Dwa symulatory. Proszę bardzo, jest Gateway, jest Cybernetic Core. No i co? No i co, no i co? I na razie pierwsza adeptka. Ten meczek rozgrywany jest z replaya, z tego względu, że z graczami było trochę problemów, jak to powiedział Wardy. I... Oho. Już adeptka jest. Proszę bardzo. Trzeba poharasować. Udało mu się coś zabić? Zobaczmy. Jedna drona zabita. No i to by było na tyle na razie. Dwie? Nie, jedną tylko padło. Czy many PvP się tak bardzo losowość nie liczy? Nie, no oczywiście PvP losowość się raz liczy, raz się nie liczy, ale trochę pecha może, no pecha, no wykorzystał drogo bardzo fajnie sytuację, że mana nie zniszczył dosyć ważnego, bo nie zniszczył Twilight Council i zrobił upgrade dla adeptek, wbił mu się tam do środka, no wykończył go. Szkoda, trudno się mówi, żyje się dalej, my oglądamy kolejne spotkanie. Przydałby się Polak grający na Koreańczyków, ale to jeszcze trochę będzie. Za tydzień, bo 26 będziemy mieli grupę A. Ciekawe, czy to będą już Polacy wtedy w grupie A, czy nie będzie Polak w grupie A. Grupa B będzie pierwszego chyba, albo trzeciego, jakoś tak. Więc jeszcze trochę czasu. A jak mówiłem, jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy mieli też LAN w... na PGA, Poznań Game Arena. To byłoby mega, gdyby udało się coś takiego ogarnąć. Kolejne gatey, 3 sztuki. Dobra, Twilight Council również jest. Dwie adeptki się pojawiły. Chrono boostowany ten gate. I dosyć ciekawa sytuacja w tej chwili się tu pojawia. 3 drony zabite, trochę Artura to zabolało, udało mu się tu jedną uratować. Powiem szczerze, że no nie myślałem, że 3, że 2 to bym się nie zdziwił, ale 3 troszeczkę bardziej to boli. Serduszko. Tam za hype, czekamy więc na High Templary i Archony i zaloty najprawdopodobniej. Na szarży, na razie upgrade'u tutaj do tego nie ma. Już pojawił się Oracle, uratował sobie adeptkę, no się ledwo trzymała. Ale i tak udało się to wszystko uratować. W międzyczasie... Czy ja widzę, patrzcie, oczko, oczko, mordka, taka... to jest mordka Omega Lul. Wielkie otwarcie Omega Lul, albo żaba. Wiem, co mi to podoba. Był... nie podoba ten... przypomina. Swego czasu to się... było coś tak fajnego, jak... Aha, co tam od góry? Warpism.
O takich króli. O ssaki walczyły z królikami, z żabami w kosmosie. I był taki zając, królik, Captain Ron, kapitan, nie pamiętam jak on się nazywał, ale było coś takiego. I tam właśnie te żaby miały statki, tak jak wyglądały, jak to tutaj. Jak to się nazywało? Nie pamiętam, ale uwielbiałem to oglądać. I był jakiś człowiek jakimś cudem. Były ssaki, zwierzęta anamorficzne i był jeden człowiek, który miał pistolet na wodę. Kapitan Bomba, nie do końca. Jak to się nazywało? Buck Rogers? Czy jakoś tak? Kurde. To chyba w telewizji leciało na kasetach, to oglądałem. Nie, Buck Rogers to nie jest to. Nie, O'Hare! Kurde. Bo O'Hare to. Tak! Bucky O'Hare to było! To był Bucky O'Hare, już przypomniałem, już sprawdziłem. Dobra, trwa czyszczenie aktualnie Kriputy, jest trochę upierdliwe dla Artura, ale zobaczcie, co Artur robi. Zabiera swoją armię 17 rogów, czyli ma przeciwnika całkowicie w zadku. Zbiera się i będzie atakował jego główną bazę. To jednak może być trochę niebezpieczne, bo raz, Archony są, dwa są immortale, pojedyncze centry z Forcefieldami, no nie pozwoli tutaj przyjechać. Naprawdę nikt z was na czacie nie oglądał Captain Bucky O'Hare? Czuję się staro. Przecież to wyszło po raz pierwszy w maju 84 roku. Wtedy się nawet nie urodziłem. Us and the Toad Wars. O, to pamiętam, to oglądałem. 91, 92. Zajebiście. Poczułem się staro. A gumi się chociaż oglądali. Ten Nidus jest piękny. Ja w ogóle go dopiero dzisiaj zauważyłem. Drop zetami do bazy. Bardzo fajny pomysł, żeby tutaj zaganiać trochę Artura. Do tego dorzucona kolejna porcja zetów. Akurat tym się nie zajął. Tam wtedy mógł trochę obrażeń zadać, kiedy to było tworzone. Pamiętajmy, jak wygląda sytuacja. Speed na Banelingach, do tego wszystkiego Hydralisk, Den, zasięg dla Hydr, potem będzie speed dla Hydr. Wszystko tak standardowo, oczywiście. Ile ja mam? Ja mam wiek Jezusowy. Mass Recall po zniszczeniu Expy. 33. Okej. Trzy bazy do trzech. Ale piękna jest ta hydra. Jakie piękne. Ale te czemu Roachy nie mają skinów mechanicznych? Nie mają skiny mechaniczne, przepraszam. Tutaj też są mechaniczne skiny. Oho. Roach Baneling od góry, parę hyderek. I tak chodziło o odwrócenie uwagi głównej armii. Szkoda, że Banelingi akurat zostały dopadne, bo te by się bardzo tutaj przydały, z dwóch stron to połapał. No niedobrze, niedobrze, nie tak to miało wyglądać, że się tak wyrażę. Do tego jeszcze kanon wspiera obronę. Wjazd od tyłu, Banelingi szukają tego swojego celu. No nie powiedziałbym, żeby to był dobry atak. Jasne, zablokował na chwilę wydobycie, ale jednak słabo. No nic. Jedna prowa zginęła do tej pory. Niedobrze, Polak się odbija od Protosa aktualnie. Aha. Wjazd od tyłu z lotami, ale tu już hydry ustawione, które nie pozwolą zwarpować nic nowego. Chyba, że warp. Pięknie, warpizm zniszczony. Idealnie. Udało się, więc dropowanie na razie odpada, nie ma takiej opcji. Armia natomiast z drogą zaczyna się robić z lekka niebezpieczna. Dał nam przykład Serral, jak trzeba grać na taką armię. I to się nazywają Broodlordy.
dużo, dużo Broodlordów. Na razie oczywiście byłoby fajnie zatrzymać ten oddział, tę armię, która jest, no jeszcze nie jest wymaksowana, ale będzie przerażająca w momencie, w którym się wymaksuje. Ale to nie jest najlepsze miejsce do walki dla Drogo. Wchodzić pod rampę, robi się to niebezpieczne. Storm źle rzucony. Oj, jakby teraz od tyłu wjechał oddział Bane'ów, byłoby wręcz idealnie. Spire skończyło się robić, tak? Tak, jest Spire. Czekamy na Hive i potem na Greater Spire. Brawo, Arturku, brawo. Chciałem pogratulować ci rozwalania Banelingów o kamienie. Tu można byłoby spróbować zatrzymać na chwilę ten oddział. Bane od góry spróbują się wbić. Problem jest taki, że zobaczcie, gdzie są High Templary. Pomiędzy tymi pomiędzy resztą armii, więc wbicie się... Chociaż dwie sztuki tylko zostały. Ładne stormy poleciały. Nerczo musiałby z tego jednak wyjść za chwilę. Nie, no ładnie tu wyjechał w przeciwnika. Wydaje mi się, że prawie w ogóle stormów nie było, czym się tylko wydawało. High Templary padły 4 sztuki, nie miał ich zbyt dużo. 2 padły chyba w tym pierwszym ataku i kolejne 2 później. Słabo to zagrał. Tak, były wpierw 2 stormy z przodu, potem 2 stormy na dole, ale to i tak mało. Myślałem, że w tej armii będzie tego wszystkiego więcej. I najważniejsza rzecz, Greater Spire się pojawia. Niestety mamy runbuy ze strony Drogo górą i jest wjazd Polaka pod jedną z exp. Niestety tutaj jest zabezpieczenie w postaci dział oraz bateryjek, więc tutaj nie zadziała. O, proszę bardzo, Immortal złapany. Wjazd od góry. No bardzo ładnie teraz Polak atakuje. Zobaczcie, że prawie w ogóle Drogo nie ma swojej armii. Ależ będzie ładnie. Ślicznie. Nawet nie trzeba było koruptorów grać. Tu bo tak na wszelki wypadek, gdyby się utrzymał jakimś cudem Drogo. Wszystko wyczyszone, GG. Mamy 1-0 dla Polaka. 1-0 dla Nercia. Za chwilkę rozpoczniemy kolejną mapę. I kolejna mapa przed nami. Po stronie prawej mamy Drogo, po stronie lewej mamy natomiast Nercia. Protoss kontra Zerg. 1-0 dla Artura. A skoro oglądamy w tym momencie, rozmawiamy przy okazji, w przerwach i w trakcie o różnych bajkach, to powiem wam, że... Wszystko w oknie widać, pięknie. To powiem wam, że ostatnio oglądałem na Netflixie bardzo fajny serial. The Dragon Prince. Jak to ktoś powiedział, że to jest taki duchowy spadkowierca Awatara. Nie wiem, Awatara nigdy nie oglądałem, powiem wam tyle, ale od tych samych twórców. Bardzo fajny. Bardzo sympatyczny serial. Tam chyba 10 odcinków jest tylko i wyłącznie 20-30-minutowych. Polecam. Jeżeli ktoś ma dzieci, to jak najbardziej. Bardzo przyjemne to będzie, ale ja też się momentami uśmiałem, zbingeowałem to w jedną noc, chyba wszystkie odcinki obejrzałem. Po kolei co było. 9. Tak, obejrzałem pierwsze, okej, spoko, drugie, a trzeci, czwarty, nagle patrzę, dobra, po tym odcinku idę, o, koniec sezonu, no dobra. To niech będzie w takim wypadku. Niech tak będzie i... Tylko jeden minus jest taki, że widać, że trochę pieniędzy im brakowało, bo momentami animacja, jak to się mówi, chrupie. Chrupała animacja, w szczególności kiedy były te... Nie kiedy była akcja, tylko były gadane, przegadane sceny. Nie powiem, żeby sceny były przegadane, ale moment, kiedy się gadało, no to... Wiemy, jak to wygląda. Dobra. Disenchantment też był. Disenchantment, im dalej, tym lepiej. Im dalej, tym lepiej, bo pierwsze odcinki były takie sobie, a tak przykład jak czwartego zaczynało się robić dosyć ciekawie. Ostatnie 2 odcinki były mega fajne. Dobra, w międzyczasie polowanie na Overlorda, nie muszę się... Oho, zaraz będzie ubity. No i dobra. Padło mu się prawidłowo, w międzyczasie kolejny Oracle. Na razie nic ciekawego tutaj nie ma. Niestety Drogo żadnych strat nie poniósł. Bywa tak to w tym życiu, że Drogo będzie bezstratny. Popatrzmy, Lingi są, Queeny są, 3 bazy do 2 aktualnie.
Ale też z tym Disenchantment, jak powiem, jak to zaczynałem to oglądać, to nie wiedziałem, czy tak bardzo tęsknię za Futuramą, czy tak bardzo mi się ten serial, czy mi się chce oglądać, bo Futurama, czy dlatego, że jest fajny. Ale od połowy, mówię, było coraz lepiej. Dobra, no i niestety jedna, druga, dwie drony zabite. Okej, to jest teraz lepiej niż ostatnim razem. Widzę, że ktoś zapomniał WCS moda tym razem, niestety. No szkoda, przeżyjemy jednak to. Nie ma tutaj problemów. I będzie chciał zabezpieczyć sobie trzecią bazę. Jest proba, dwójka adeptek, proszę bardzo. Lingów Artur nie ma na tyle dużo, żeby zablokować XP. Nope. Może co najwyżej zeskautować. I w piątej minucie trzecia baza u Protosa już jest stawiana. Jeżeli ktoś nigdy nie oglądał Futuramy, to powiem wam tak, tracicie naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo i wam zazdroszczę. Bo to oznacza, że możecie zobaczyć jeden z najlepszych seriali, moim zdaniem, animowanych. To niby dla dzieci, dla dorosłych też, powiedzmy sobie. A dla dorosłych momentami. Ostrzegam, nie zawsze będziecie się tylko śmiali. Będziecie też płakać, jak będzie odcinek z pieskiem. Dobra. No właśnie. Speed na rouchach u Polaka. Overseer dorzucony, co by pilnować, żeby niespodzianki jakiejś nie było. Na razie czyszczenie creepu przez drogo. Bardzo dobry pomysł. Jak zawsze w takim momencie rozpocząć czyszczeniem. No, Futurama nie jest dla dzieci, ale w polskiej telewizji było niby dla dzieci, w tym czasie leciało. Oho, ostrożnie z Warprismem, nie trać go! Uciekaj, Owek, ty też, Obserwer. W sumie powinien go stracić, Francuz, było o wiele lepiej. O, 12 HP. Psionic Stormu drogo, okej. Proszę bardzo. Dobra, Feniks siądko dołem. Cały czas skautujące tak naprawdę. To nic wielkiego nie będzie chciało raczej zrobić. Raczej nie zrobi. Overlorda raczej nie zabije, bo Hydry gdzieniegdzie powinny już być. Spory są, Queeny są. I chodzi tylko i wyłącznie o tego skauta. A że to jest normalny Feniks, a nie halucynacja, no to pilnuje go, żeby nie zginęło. Oho. Dobrze poustawiono pylony, które mają oczywiście przekazać informacje, kiedy coś złego się będzie działo. Na razie nic złego się nie dzieje. Raz, dwa, trzy, cztery bazy do czterech. W międzyczasie u dołu. Oj, jest warpizm. Za chwilę będziemy mieli dropowanko. Przy czym Polak oczywiście o tym wie i przestawi tu swoje jednostki. Parę hydr. Przecież trzy hydry bez problemu tu by wystarczyły, żeby przechwycić warpizma, kiedy ten by zrzucał jednostki. Tu jest mała ilość życia. Bardzo szybko to padnie. Ciekawi mnie, czy będzie przejście w Broodlordy, czy na razie tak. No, na razie średnio. Hive. Jest Hive. Chciałem powiedzieć, że Hive jeszcze nie mamy, a to by się przydało. I Artur w tym momencie postawił Hive. Roadshydra. Jeszcze będzie finał, przypomnę. Finał będzie Best of Seven. W finale jest Raynor.
A, bym się nie pogniewał, gdyby w finale był polski gracz. Z drugiej strony PVZ zawsze jest fajne, ale dwóch Polaków to dwóch, czy jeden z Polaków to zawsze jest przyjemnie. Ale ładnie tutaj zeszedł, dwa zeloty i Observer. To nie jest kraj dla zelotów. No i teraz tak, duża ilość Immortali, High Templary, gdzieś tam dwa Archony na wszelki wypadek, gdyby zbyt duża ilość Lingów się pojawiła. Aha. Co tutaj jest? 18 Bane'ów, plus 1 do ataku Nercia, plus 2 dla Hydr, plus 2 do ataku normalnie. Dla Zergów. Tutaj Artur musi uważać, bo zostanie za chwileczkę złapany. Byłoby fajnie, gdyby do Greater Spire doszedł. Zmuszony jest do ucieczki. Tu jest niestety problem, bo ja już to widziałem parę razy, jak armia rozpływała się niestety. Tu stormy będą problem, chociaż Hydry widzę od tyłu wchodzą. No musi przejść tędy. Nie ma innego wyjścia, bo kolejne stormy będą leciały. Już trzeba było przechodzić przez tą rampę, a nie tak walczyć, ale się Artur złapał. To nie jest pierwszy raz, jak widzę, jak Zerg wpada w taką niespodziankę, w taką pułapkę. Przecież tędy się nie da uciec. A, czy to są Bane? Są Wailingi. O ja pierdziele. Ale blisko! Ciekawe, czy on to zobaczył. Duża ilość Wailingów przebiła się przez to, przez Immortale się wbiły, ale to za mało. Trzeba było w High Templary wejść. Feedback i poleciał, miał Opsa z tym wszystkim. Dobra, miał Opsa, więc obawiam się, że będzie 1 do 1. O, już widzimy, drony są ściągane. Wiadomo, że jest źle. GG. 1 do 1 w tym best of 5. No to lecimy z kolejną grą. Po stronie prawej w kolorze czerwonym jest drogo, po stronie lewej mamy Nercia. Cierpię na rudobrodyzm. Ta broda... Ruda... To był pierwszy raz w życiu, mój tato powiedział, zaraz wam powiem historię cudną. Pojechałem do Stanów do pracy, nie chciało mi się golić, miałem wtedy 20 lat, 20-21, nie za drugim razem jak byłem. I nie goliłem się przez dłuższy czas, bo mieszkałem już wtedy z tatą. Jak u ciotki mieszkałem rok wcześniej, to musiałem się golić, no tam z gul to coś. No ja się nie goliłem przez tam 3 tygodnie czy jakoś tak, więc tu tak siedzimy i mój tato patrzy się, tak spod łba. A ty jednak jesteś mój. A tak, ale o co chodzi? Rudą brodę masz. A. We mnie. Ja mówię, aha, okej, okay, no dobra, fajnie. W wieku 20-21 lat mój tata powiedział, że jestem jego. Jej. Fajnie, co nie? Teraz już momentami jest rudo siwa. Niestety 1 do 1. W tej ostatniej grze Arturowi, no nie wiem, mówiłem, dał się bardzo źle złapać. To był jego największy błąd, jaki popełnił w tej ostatniej grze. No i tak to bywa czasami w życiu. Próbujesz, starasz się. Kompozycja była nie najgorsza, potem jeszcze miał nadzieję, że uda się tymi Banelingami pozbyć High Templarów. Nie wyszło. Podobne pytanie na czacie, gdzie można dać donaty? Wykrzyknik wsparcie, wystarczy napisać. I tam można przesyłać donaty w ilościach hurtowych na przykład. Jak nie, jak tak, dobra. Ja w ogóle myślę, kiedy zrobię ten cholerny stream 24 godziny i cały czas nie mam pojęcia. Okej. Oracle jest, czas na stalki. Powolutku, po cichutku z tym lecimy. Jak tam, ktoś sobie zarobił na rok, dał spokój na rok ze StarCraftem, jak tam forma graczy polskich? Nercio, bardzo dobrze, jedzie na bliskona, po raz trzeci już Nercio będzie na bliskonie. Lazer w tym roku się nie dostał, no w sumie niewiele mu brakowało, ale no cóż, nie dostał się niestety. Forma jest nadzieja, najlepszy gracz aktualnie na świecie to, no dobra, to jest Maru, to jest Korea, spoza Korei. To jest Seral, czekamy na BlizzCon, żeby zobaczyć, który z nich jest lepszy. Dostaję informację, że potem mikrofon mi piszczy.
Kurde, nie mam pojęcia, czy mi piszczy mikrofon, czy mi nie piszczy mikrofon. Czy ktoś może potwierdzić, że mikrofon mi zaczął piszczeć? W międzyczasie... Oj, Queen Oberon, nie lubię, jak Queeny padają. To boli. Tym bardziej, że kolejne i kolejne Oracle się pokazuje. Na szczęście tak, spor już jest, Queeny dostawione. Trójka Oracle nie powinna być takim wielkim problemem. Artur, mam nadzieję, że weźmie na cel te najgorzej trzymające się Oracle jak najszybciej. O, no nie dał rady tutaj nic akurat zrobić. Nie tym razem. Chociaż ewidentnie kombinował. Dobrze. Wyjścia tymi roachami raczej... Raczej najlepsze nie jest. Czatek mi mówi, że kamera już nie jest taka żyleta, jak zacząłem się nią bawić. To się zaraz poprawi wszystko. Może teraz na przykład poprawiliśmy kamerę. No problemu. Hydrym. Hydrym by się przydał, ale nie, coś ciekawszego, bo zobaczcie, speed na roachach, a do tego wszystkiego baru na tych roachikach. Queen ucieknie, transfuzji nie było, więc nie bardzo. Tu jest jedno Oracle, tak na styk papierem się już trzyma. Zawinęli w papier z nadzieją, że się uda utrzymać. Gdyby Artur teraz ruszył, wiecie co by zrobił, wbiłby się pod to Oracle. W międzyczasie Lingi próbują zaatakować od góry, centry, chyba dwie sztuki zostały zniszczone. Próbuje jeszcze walczyć, niedługo Immortale się pojawią. Ale na tym, że pojawi się Immortal, to pamiętajmy o tym, że tu są Lingi, tu są Roachy, tego wszystkiego naprawdę jest sporawo. Aj, Roachy świetnie się ustawił aktualnie drogo, jeżeli na to wszystko popatrzymy. Idealnie, nie dał się otoczyć Lingom, Oracle pojawiło się, zaczyna walczyć z oddziałami polskiego gracza. Tak blisko, a tak daleko. Ten Immortal idealnie się schował. Świetnie rozegrane to było przez drogo. Bardzo ładnie. Dobra, Roach Link. Szarża na zelotach. Coraz bliżej. I teraz w te eko, gdyby dało się wpaść. No, tu nie ma co walczyć. Nie ma szans, żeby to wszystko wygrać nasz gracz. I przechodzi w Mutaliski. No szkoda, że Veko nie wpadł, nie pogryzł trochę. Nie wyeliminował paru dron. Link, probek. Szkoda, szkoda. Mogło być przyjemniej dla nas. Trochę więcej czasu też by miał przed taką się agresją. I teraz ważna sytuacja, aby te Spire nie zostało zeskautowane. Widzi Baneling Nest z tyłu. No zabij, jest! Widzi te Baneling Nest z tyłu i sobie myśli, aha, no czyli pewnie standardowy Hydraling Bane, prawda? Męczę sobie przychodzi. A tutaj niespodzianka. A tutaj wyskoczą Mutaliski na pełnym, nie powiem czym. I spróbują wjechać w przeciwnika. Trzy bazy do trzech aktualnie. Do tego wszystkiego Warpism już jest gotowy. Zeloty od dołu. Na razie mogą krążyć. Tak, spróbują się dostać. Ten Warpism jest dosyć upierdliwy. Tutaj Polak no będzie za chwileczkę zabezpieczony. Ale zobaczcie, Spire jest, ale mutów nie ma. Okej, okay, to powinno być zauważone. Przestawi jednostki. Trójka roachy na razie starczy, miejmy nadzieję. O, chyba że zdąży wyładować tę drogę jak na załączonym obrazku. Atak dwustronny, do tego wszystkiego kolejny warping się pojawia. Nerczo już się cofa za linię minerałów, żeby tutaj przeciwnik się jednak trochę bardziej musiał pomęczyć. Hydry się pojawiły, może by atakować. Próba walki. Nie najgorzej, ale pamiętajmy, że też trzecia jest atakowana Polak. Pojawiły się te mutale. Tak, mutale się pojawiły i te mutale, obawiam się, że nic nie zrobiły. Trzy zabite proby. GG 2 do 1 dla Drogo. Strasznie mi się to nie podoba. Teraz cała sala śpiewa z nami. Artur! Artur! No, cały czat faluje cały czat faluje na cześć Artura. Jakaś ładna, piękna fala. Drogo, Drogo to bagietki, jak bagietki to i policja, więc bu. Nie, no Drogo osobiście bardzo lubię, ale w tym momencie
tym momencie w 100% buł. Tyle mogę wam powiedzieć. W 100% budę, buczę cię drogo. Dobrze, spawning pool jest, do tego wszystkiego dostawmy sobie jeszcze Nexusik, proszę bardzo. Powolutku, po cichutku popatrzmy, co będzie się w tej grze dalej działo. Trzymamy kciuki za Artura, miejmy nadzieję, że uda mu się jednak wyjść z tej jakże nieprzyjemnej i ciężkiej sytuacji. Wygra to spotkanie, no a jeżeli je wygra, to pytanie, co dalej będzie chciał tu robić. Aha. Co w grze numer 5 wtedy by pokazał nam? Oczywiście, jeżeli Polak przegra, my będziemy smutni. Musimy jednak pamiętać o tym, że do głównej imprezy, do finałów głównych się dostanie, więc to jest jeden plus w tej sytuacji, gdyby przegrał. Drugi plus w tej sytuacji, gdyby Polak teraz przegrał, to jest to, że będziemy mieli PVZ Best of 7, więc jej. PVZ Best of 7, a nie jakieś durne ZVZ. Chociaż ZVZ z Polakiem zawsze nie jest takie złe. Też byśmy mieli PVZ, czyli Polak kontra Zerg. PVW byśmy mieli, Polak kontra Włoch. Znowu w ogóle czekaliśmy na Reynora, tego 16-latka z Włoch. Ktoś mi stanął na żartach, pewnie je spaghetti od mamy. No, dokładnie to robił, jadł spaghetti. Mama zrobiła spaghetti i Reynor jadł spaghetti znowu. Podobno dobre. Rozmawialiśmy też z Reynorem o jednej rzeczy. O bardzo ważnej rzeczy. O tym, czy pizzę można jeść z ananasem. Co on jako rodowity Włoch myśli na ten temat? Powiedział, że pizza z ananasem coś takiego nie istnieje. To jest raz. A dwa, powiedział, że by nawet nie wspominać Włochowi o czymś takim, że jest abomination. No więc jeżeli Włoch tak mówi, to chyba trzeba Włochowi zaufać. Tak mi się wydaje. Dobra. Koniec skautowania. Owek spadł. I niech tak będzie. Mi kiedyś widzowie zamówili pizzę z ananasem. Wszystko miło, ładnie, pięknie. Na szczęście ten ananas ściągnąłem z pizzy i byłem już zadowolony. I dało się jeść wtedy. Po ściągnięciu tego cholerstwa. No właśnie, Włoch od 30 lat mieszka w Polsce. No i spolszczył się, dlatego ananas robi, bo się spolszczył. Tak samo sałatka grecka, nikt w Grecji nie wie, co to jest sałatka, albo ryba po grecku. Nikt nie wie, o co chodzi z rybą po grecką w Grecji. Jakieś dziwne coś. Okej, okay. Nie krzycz, sorry. Tak, oddzielne sesje też oczywiście jest zło, dorzucenie. Krzysztofie, dziękuję bardzo za wysłanie 20 zł. Pizza z ananasem istnieje. Basta. Nie no, słuchajcie, jasne, że pizza z ananasem istnieje, tak samo jak dziobak istnieje, co nie zmienia faktu, że ktoś się gdzieś kiedyś bardzo pomylił. To nie znaczy, że Bóg się nie myli. Dziobak jest ewidentnym przykładem tego, że ktoś, że Bóg nie był pewny, co do cholery jasnej chce. Dobra, Warprism jest, Fenix jest. Dwa archony szykują się do ataku. Powiem wam tak, te roacze tutaj troszeczkę mało ich jest, tym bardziej jeżeli jeden byłby podniesiony. Aha. No dobra. To w sumie jest ciekawa sytuacja, bo ten najgorzej trzymający się Queen będzie podniesiony. A jednego udało się zabić Archonika, a reszta próbuje uciec. A gdzie jest Warprism? Przepraszam najmocniej. Czyżby Warprism został zastrzelony? Ja tego nie zauważyłem. Tak, Warprism został zastrzelony. Ja tego nie zauważyłem. To jest fail.
To jest fail. Trzeba no trzecie zabezpieczenie już jest zabezpieczona, u drogą już jest postawiona. Ładnie, pięknie czeka na swoim miejscu, więc dobrze. Trzy bazy do trzech aktualnie. Overseer ubity. To było też zabawne, że udało mu się uciec z tymi Archonami. Nie wiem, czy jakiś Mass Recall by się nie przydał. Jest Mass Recall. No, widział armię, wolał tutaj oczywiście nie ryzykować. Czy ma wystarczająco dużo armii, drogo, aby się obronić? Trochę boję się, że tak. Polak raczej nie ma co atakować, ale i też bardzo ważna rzecz, Warpinch został zniszczony, a to oznacza, że agresja została wstrzymana, przynajmniej na pewien czas, przynajmniej na razie nie ma czym się tutaj przejmować. Więc my się wszyscy mega cieszymy. Ale jeżeli już rozmawiamy o ananasie, to ananas sam w sobie jest bardzo fajny. Ja po prostu osobiście nie lubię żadnych owoców na ciepło. Owoce na ciepło to jest złe. Kompot, okej, ale ja osobiście wolę kompot zimny. Owoce na ciepło... Nie powinno się tego robić. Po prostu nie powinno się owoców na ciepło jeść i tyle. Czy wam się to podoba, czy nie, to taka jest prawda. Psionic Storm, trójka gate'ów, u góry dostawiona od drogo, proszę bardzo. Trzy sztuki już czekają. A ktokolwiek, proszę państwa, wymyślił zupę pomidorową, powinien strzeznąć w ostatnich kręgach piekła. I tyle. Dobra, racuchy jeszcze to jakoś tam ujdą, bo są przerobione. No dobra, pomidorówka to co innego. Kropnik jest spoko. Nie wiem. Chat właśnie zaczyna rozmawiać. Co się komu podoba? Wychodzę, papa. Nie, dobra, zupa pomidorowa, ale pomidorów nie liczę jako owoców. Ty wszyscy pomidory uważają jako... ja mówię taką owocową. Typowo owocową. Pomidorówka to moja ulubiona, tylko z makaronem. Broń Boże, z jakimś ryżem, tylko pomidor i makaron. Nie powiedziałem, że pomidorowa to syf. Owocowa! Pomidorowa to jest najlepsza zupa na świecie. Nie ma lepszej. Run by z lotami z prawej strony niestety się nie udaje. Na szczęście się nie udaje. Powiedziałem pomidorowa. Naprawdę pomidorowa? Autentycznie myślałem owocowa. Nie, pomidorowa to jest najlepsza zupa. Owocowa! Jezus Maria. Owocowa. Za owocową powinien być najgłębszych tych. Pomidorowa to jest najlepsza. Przepraszam. Wybaczcie mi, widzicie? Zdarza mi się pomylić czasami rasy, jednostki i tak dalej. I to walić, dlatego tylko zależy moja praca, ale żeby pomylić pomidorową z owocową, ja tego sobie nie daruję. Zobaczmy, co się dzieje. Artur spróbuje zaatakować z dwóch stron. Nope. Bez śmietanki. Ja śmietany nie... Daję do pomidorowej śmietany? Chyba nie. Aż on nie wiem. Moja mama zawsze dawała. Ja nie lubiłem. Dobra. Jest wjazd od góry. Hydry czekają. A tu cały czas próbuje się bronić. Pamiętajcie, że to jest fajne. W końcu dojdzie do Hive. Czy Hive już jest? W końcu dojdzie do Greater Spire. Więc będzie szansa przejść na Broodlordy. Może się spytać Marty, jaka jest moja ulubiona zupa i wam powie, że pomidorowa. Ja się hejtu nie boję, jeżeli chodzi o moje preferencje kulinarne. Oho.
I wolę margarynę od masła. Bardzo ładnie teraz udało mu się wpaść w High Templary. To było piękne. Nie będzie stormów. No i czas na koruptora. Z koruptorami pojawią się Broodlordy. To będzie strasznie ciężkie dla drogu się bronić, jeżeli nie przejdzie w coś latającego. Małe podgryzanie. Koruptory się już pojawiają. Przecież ja prawie w ogóle, jak jem nawet coś z chlebem, to bez margaryny i bez masła. Po prostu jem suchą bułkę. Wszyscy wiemy, że najlepsze z bułką to jest Nutella z takim gorącym prosto z chlebem z pieczy, z piekarni. Chrupiącym jeszcze. Na zakwasie byłoby dobrze. No dobra, duża ilość banelingów. Teraz trzeba bardzo uważać. Próba wbicia się, ale się w to wbił. No, na pewno skrzywdził to bardzo mocno. Siódemka Broodlordów. Była próba zatrzymania jakby tej armii. Nie wiem, czy Polak dojdzie do Broodlordów na czas, czy też nie dojdzie. Czekamy. W połowie są gotowe. Musi wyczekać ten moment. High Templar popadało, ale nie wszystkie. Jedna sztuka się trzyma. Oj, 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 są Broodlordy, lecą Broodlordy, leci wsparcie, leci ratunek, leci coś, bez czego nie ma przebacz. To są tylko Archony, cztery sztuki, tylko one będą mogły walczyć z jednostkami latającymi i sobie długo nie powalczą. Nawet jeżeli uda się tą ekspansję zniszczyć, to pamiętajmy, tutaj cały ten oddział zostanie ubity. Expa pada i będziemy mieli za chwilę zapewne Master Recalla. Nie ma albo energii, albo nie chce go robić, bo od razu bo wszystko stracił. Jakby się chociażby na chwilę zatrzymał, może teraz... Po ukryciu się, po schowaniu drogą, ma jednak mniejszą armię. Jest teraz Master Recall. Jeszcze High Templara jednego udało się zabić. A jeszcze kontynuując temat jedzenia, co dobre, co niedobre. Bez znaczenia, co jest dobre, co wam smakuje, co wam nie smakuje. Tak długo, jeżeli wy to jecie, nie zmuszacie innych do tego, aby coś jedli albo tego nie jedli. To je naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia. Jedzcie to, co wam smakuje i co nie sprawia, że za chwileczkę umrzecie. Tutaj trochę szkoda, tych hydr zostały z lekka połapane, chociaż ze salkami na równi w miarę mogły powalczyć. Tempesty zaczynają się pojawiać. Szkoda tych hydr, naprawdę szkoda. No już może się zatrzymać i walczyć. Czy to jest koniec Artura? Niekoniecznie, niekoniecznie. Owszem, Blink Salki są bardzo upierdliwe, ale Porak ma dużo Banelingów jeszcze. Czekają Broodlordy. Ma mniejszą armię, ale może się uda z tego jeszcze jakoś wyjść. Ojojojojojojoj. Gdzie są Bane'em? Niewielki oddział tam czeka. Może jednak koniec. Pod Spina próbuje się cofnąć. Czy Artur ma jakąś armię 16 lingów? Aha, ale będzie mu armia za spada. Tym bardziej, że transfuzji nie będzie. No i dobra. Zaczęło się. Bane'ingi gdzieś tam próbowały wpaść. Tempest z tyłu jednak będzie po Arturze. Chyba, że to by jakoś wybronił, ale nie wydaje mi się. Chociaż pojedynczy Tempest już nic nie zrobi. Eko bardzo mocno padło, o tym pamiętajmy. Do tej pory zginęło 46 Harvesterów. Broodlordy 4 sztuki z tyłu, troszeczkę tych hydr. O ile nawet udaje mu się tą armię oczywiście przeciwnika zniszczyć, jest inny mały problem. Problem nazywa się ekonomia, bo Artur jej za dużo potracił tego wszystkiego, a nie jest w stanie nałożyć żadnej presji tej wielkiej. Jest Master Recall i jeden złapany Immortal. Artur nie ma formy. Ciężko powiedzieć, że Artur nie ma formy. Nie można powiedzieć, że Artur nie ma formy, bo gdyby nie miał formy, to by wszystko tutaj przegrał. Całkowicie. Fajnie, ekspansję złapie, przynajmniej to się uda zrobić, ale jest problem taki, że tego eko nie rozwala przeciwnikowi. Infestory. Tak, znaczy jest w top 4 tego turnieju i on przechodzi do kolejnej rundy. To zawsze jest też mniejsza...
Mniejsza motywacja, kiedy wiesz, że idziesz do głównej imprezy. Wtedy się czasami troszeczkę mniej chce grać. Czy nie forum, żeby wygrać? A co powiesz na to, że wygrał z Reynorem ostatnio? Bez straty mapy. Z Reynorem, który zajął ostatnio drugie miejsce. Więc w StarCraftie ciężko jest mówić tutaj o formie, bo spotkania się pojawiają. To, że jesteś w formie, nie znaczy, że będziesz wygrywał wszystko po kolei. Przypomnę, że ten jeden mecz, który przegrał Artur, naprawdę to był... To nie był brak formy, to był po prostu fail w jego wykonaniu. Nieogarnięcie lekkie, expa przyblokowana. Dziękuję, Srinker, za followa. Poza tym na pewno przygotowania na bliską są teraz najważniejsze. I znowu będzie wjazd od dołu. Ile jest tych stalków? Wiecie, to jest ciekawe, tych stalków jest coraz mniej, ale to jest coraz więcej tempestów. Właśnie był tylko jeden tempest i duża ilość stalków. Teraz jest trochę na odwrót. Koruptory kolejne się pojawiają. Będzie liczył, żeby rzucić fangalem, przytrzymać armię i to ubić. Po jednym spotkaniu naprawdę moim zdaniem ciężko jest mówić o formie. Snut jest bez formy, bo nie gra w żadnych turniejach. Snut jak najbardziej. Co było widać, jak grał? Ciągłe supply bloki i tym podobne rzeczy. Teraz będzie ciekawie, bo będzie inaczej wyciągał te tempesty. Będzie próbował przynajmniej wyciągnąć tempesty. Taka ilość dział tutaj raczej nie ma szans, żeby cokolwiek zrobił. Wydobycie, no 1000 minerałów, 700, 1000 minerałów, 1700 zależy jak to w którym momencie. No i na razie czyszczenie creepu. No Artur musi lada moment przyjąć kolejną bazę. Zjazd na dół, tu aktualnie działa, są stawiane, mamy 3-0. Jakby zaatakował na czas i to miałby szansę to wybić wszystko? A jest detek, więc... Nie, nie wybije tego. To jest to. Jeden dobry fangal i potem Bane wpadające w High Templary. No i teraz... Aha, Symfesty Tyranie. Jest fangal. Przytrzymał to. To akurat jest fajne. Wymuszony Storm. Kolejny fangal. 30 obrażeń zadanych po raz kolejny. Jeszcze jeden fangal. Ej, dobre jest z tym fangalowaniem. Trochę Heidenplarów tutaj oberwało. To jest sposób grania na... Masz mało minerałów, więc graj coś, co daje ci darmowe jednostki. Uwaga, warpin do środka. Dobrze, koruptory się tu pojawiły. Więc warpizm powinien być za chwileczkę zniszczony. No ale dorwij, nie pozwól mu uciec. A w tym samym czasie moim zdaniem powinien atakować drogą gdzieś od góry. To znaczy, to już nie są te same czasy, co kiedyś, że taka sama ilość baz między Zergiem i... u Zerga i u Protosa znaczyło, że dla Zerga jest źle. To już nie... to nie to samo, co kiedyś. Kiedyś tak było jak najbardziej, to były czasy Wings of Liberty. W Heart of the Swarm, jak jest na równi, to jest jeszcze w miarę okej. Okay. Wszystko z... O mój Boże, ile tego tutaj jest do ubicia. Dawaj go, łap go. Jeden fangal! I patrzcie, ile armii za chwilę tu popada. Trochę szkoda tych dronów, co aktualnie są łapane. Atak od dołu... Duża ilość armii, dużo zelotów padnie, ale nie wiem, czy te zeloty to dobrze, że tam się w ogóle tam atakowały. No i teraz zabawa od dołu. Znowu Infested Terranie. Niewielkie oddziały. Chodzi o to, żeby wymusić stormy właśnie w tym miejscu. A Infested Terranie przeciwko Tempestom są naprawdę mega... Ej, czy mi się wydaje, że te High Templar mają naprawdę trochę mało już energii? Jakiś Viper z tyłu, coś tam czeka. Artur za chwilę straci ostatnią bazę, na której wydobywa. I jest Mass Recall. Dało się coś zniszczyć? Tutaj nic. Musiałby teraz naprawdę coś ostrego zepsuć drogo, żeby Artur to wygrał. Wojdy się pojawiają. No wojdy na koruptory to jasne. Jakieś hydry w ogóle tutaj są? Jedna hydra. Tu by się przydał. Ej, dwa High Templary z tyłu, to nie jest tego wszystkiego zbyt dużo. Infested Tyranie się pojawiają, nawet nie udaje mu się nic zniszczyć. Jeden
Padnie jeden Voidre i to by było na tyle. Armia przechwycona, co by było zabawniej. Spróbuję chwileczkę powalczyć. Blink z talkami pod to wszystko. Duża ilość Infested Terran, to może być bardzo zabawna sytuacja, jak oni wyskoczą. Ale Storm na to wszystko poleciał. Ale zobaczcie, jak pięknie te besty targetuje, jeszcze je przejął. O mój Boże, jedyny Arthur robi hold na razie, ale za mało jest Broodlordów, za dużo Voidów, brakuje obrony przeciwpowietrznej w tej chwili. GG! Drogo wygrywa 3-1, Drogo będzie grał w finale już za parę minut. Wielkie dzięki za uwagę na YouTube, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu.